Cześć! Dzisiaj opowiem Wam niesamowicie ciekawą historię o pewnej małej dziewczynce, która wyrosła na prawdziwą superbohaterkę. Jej mocami były ciekawość, otwartość, mądrość, odwaga, skromność i pasja. To dzięki nim, mimo trudnych czasów, w jakich przyszło jej żyć i rozwijać swoje zainteresowania, uparcie realizowała swoje marzenia i naukowe wizje. Uważała, że naukowcy i ich badania powinny służyć ludziom. I choć swoich największych odkryć dokonała ponad 100 lat temu, ich moc jest tak wielka, że ratują one życie ludzi po dziś dzień. Czy już wiecie, o kim mówię? Maria Skłodowska, bo o jej dokonaniach chcę Wam dzisiaj opowiedzieć, przyszła na świat w Warszawie. Już w wieku 4 lat potrafiła czytać, do czego bardzo zachęcał ją tata, nauczyciel matematyki i fizyki. Książki rozbudzały ciekawość i fenomenalną pamięć dziewczynki. Mając 16 lat, Maria ukończyła gimnazjum żeńskie w Warszawie z najlepszymi ocenami. Nauka była dla niej tak pociągającą dziedziną, że dziewczyna pragnęła kształcić się dalej. Niestety Polska znajdowała się pod panowaniem Rosji, zakazującej kobietom studiowania. Dlatego Maria zdecydowała się na wyjazd do Paryża. Początki w Paryżu były dla Marii bardzo trudne. Brakowało jej pieniędzy na ogrzewanie i czynsz. Nierzadko jej jedynym posiłkiem były herbata i kromka chleba posmarowana masłem. Lecz jej upór i pęd do wiedzy sprawiały, że Maria nie poddała się. Czy wiecie, że w XIX wieku bardzo niewiele kobiet wstępowało na uczelnie? Maria była jedną z nielicznych studentek. Nie przeszkadzało jej to w ukończeniu studiów w ciągu 3 lat z najlepszymi wynikami. Zajęła pierwsze miejsce w matematyce i drugie w fizyce. A teraz najciekawsza część mojej opowieści. Po skończeniu studiów apetyt Marii na wiedzę nie ucichł. Bardzo chciała prowadzić badania i zgłębiać tajniki fizyki i chemii. W tym czasie poznała Piotra Curie, za którego wyszła za mąż i wspólnie urządzili swoje skromne laboratorium. Szukając tematu do swojej dalszej pracy naukowej, Maria Skłodowska-Curie zainteresowała się odkryciami Henri Becquerela, który w swoich badaniach nad uranem odkrył promieniotwórczość naturalną, czyli taką, która wynika z właściwości naturalnych minerałów. Maria była pewna, że należy kontynuować badania nad promieniotwórczością. Do swoich badań Maria Skłodowska-Curie wykorzystała elektrometr, który skonstruował jej mąż Piotr Curie wraz ze swoim bratem. Wkrótce odkryła nowy pierwiastek, polon, a następnie rad. Oba pierwiastki wykazywały bardzo silne właściwości promieniotwórcze. Ich odkrycie dało początek radiologii, dziedziny medycyny wykorzystywanej w leczeniu m.in. nowotworów. Maria Curie za swoje odkrycia została uhonorowana Nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki, a kilka lat później także chemii. Otrzymała również tytuł profesora zwyczajnego na Sorbonie. Przed nią nie dokonała tego jeszcze żadna kobieta. Maria była pewna, że nauka nie jest oderwana od życia. Musi służyć ludziom. W czasie I wojny światowej organizowała ciężarówki, którymi transportowano małe, mobilne pracownie rentgenowskie, by prześwietlać rannych żołnierzy. Maria jako jedna z pierwszych kobiet uzyskała prawo jazdy na prowadzenie ciężarówek. Maria Skłodowska-Curie była utalentowaną i odważną kobietą. Jej odkrycia do dziś pomagają ratować ludzkie życie. Otrzymała 2 Nagrody Nobla, walczyła o prawa kobiet. Mimo ogromnego sukcesu pozostała skromną osobą, dla której najważniejsze były rodzina i jej ojczyzna. Sami widzicie, że to prawdziwa superbohaterka.